Hejcie, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery AS Monaco. Jedziemy się z kolejnymi meczami, zobaczymy najpierw sobie kalendarz, jakie mecze czekają nas w najbliższym okresie. Mecz z FC Lorient, później jest mecz z... Nie znam tych herbów, przepraszam bardzo, na lidze francuskiej tak się nie znam. Później jest mecz z Marsylią i ten po prostu spokojnie sobie do niego zagramy. Najpierw ustawmy sobie skład na ten mecz, najbliższy mecz. Raki Colucini nie ma, Ricardo Carvalho, on jest niestety zmęczony, więc zostaje Apiach. Dinga, Rodriguez, gdzie jest? Jean Moutinho nie gra, to jakiś bullshit. Dobra, jedziemy sobie z tym meczem, ten sobie przesymulujemy. Lorient, uwaga, czekamy. 3-2, bardzo wyrównany mecz. Rafael Sobis, Rodriguez, Abidal i dwie bramki dla niego, nie czytałem już nazwisk. Jean Moutinho został zawieszony, świetnie. No to może jeszcze dojdzie do siebie, przyjdzie mu kartka na mecz z Marsylią, gdyż ten mecz będzie bardzo, bardzo ciekawy. Kegelmacher, Colucci, Ricardo Carvalho, Meidani, Savelas. Jean Moutinho jest zawieszony czy nie zawieszony, w końcu nie wiem. Bayrami, Dirar, Kelvin, może nie, Jean Moutinho, nie, tu wolałbym postawić na Ferracosa, Falcao i to Rafael Sobis. Słaby skład na ten mecz, ale ja sobie go rozegram, mimo że moje pseudo umiejętności pokonają mojego najbliższego przeciwnika. Jesteśmy na trzecim miejscu z dorobkiem 21 punktów. Nie jest źle, jeżeli byśmy wygrali ten mecz, możemy się naprawdę utrzymać w tej strefie pucharowej na dłużej. Jedziemy. Rafael Sobis biegnie na bramkę, to Luce, przegrywa do Diara, Diar robi ruletkę, wchodzi bez problemów przez pole, karne uderzenie, bramkarz bardzo ładnie broni. I przyszedł do Ben Abbasad, Ben Abbasad biegnie na bramkę Subasicia, Subasic wychodzi z bramki, na nasze szczęście napastnik mojego przeciwnika nie trafia w bramkę. Savelas goni Nikonowa, Nikonow na prawym skrzydle, pokazuje mu się z kolega z drużyny, Hermak, Ben Abbasad uderza, jest zabezpieczona na tą piłkę przez naszych zawodników. Obiadnie zagrywa do Rafaela Sobisa, ten do Savelasa, Savelas uderza i zdobywa bramkę na 1-0. Prowadzimy w 31 minucie meczu. Tego i uderzenie, główka, dobita ta piłka głową przez zawodnika moich przeciwników, jest 1-1. Co za emocjonujące spotkanie. Świetnie zrobił to Ferracasarro, uderzenie, a Hamada broni ten strzał. Ture zagrywa do Bayramiego, Bayrami odgrywa do Ferracasarro. Ferracasarro, uderzenie i zdobywa bramkę na 2-1. Koniec tego meczu. Ferreira Carrasato, Carrasco. Dziwne są to nazwiska, no ale cóż, nie za to nie poradzę. Wygrywamy 2-1, świetny przebieg tego spotkania, 90 minuta meczu. Emocjonujący, bardzo emocjonujący mecz. Na pierwszym meczu jest Paris Saint-Germain, raczej trudno będzie go dogonić z takim pędem. Chyba że z nimi wygramy, to może Saint-Étienne nas wyprzedziło jeszcze. Chętne rozmowy, temat Adriano. Okej, okay. Olympique Marsylia, bardzo dobry klub, świetni zawodnicy w składzie. Musimy teraz zapracować nasz skład, żeby był jeszcze lepszy. Tu będzie Colucini, Abidal, tak, a tu będzie Jean Moutinho, zamienimy ich jeszcze. Na prawej pomocy będzie James Rodriguez, nie Ocampos, tylko gdzie jest Kosecki? Tutaj Kelvin, a na szpicy Radamel Falcao, najsilniejszy skład jaki może być. Jedziemy z Olympique Marsylia, gramy na wyjeździe, nie, gramy u siebie, więc będziemy mieli bardzo duży doping naszych fanów. Oczywiście to nie jest polska liga. I tak, kto jest w składzie? Ajew, Valbuena, Mandanna, Nkalu. Bardzo, bardzo dobry skład. Będzie bardzo ciężki mecz. Rodriguez świetnie przebił się prawą stroną boiska, wrzuca do Falcao, Falcao nie zdążył dobić głową, wybija Mandanna. Colucini nie zdążył wybić tej piłki, Romao zdobywa bramkę w 12 minucie meczu, przegrywamy 1-0 na własnym boisku. Kelvin zagrywa do Falcao, Falcao pięknie się obrócił, jest tam jeszcze Jean Moutinho, niestety nie doszedł do tej piłki. Rodriguez świetnie przebił się w pole karne, jest tam dwóch zawodników, Falcao wchodzi na szczupaka, niestety nie dobija tej piłki głową. Rzut wolny, 27 metrów, czy tutaj Radamel Falcao? O, jest rzuta kartka? Nie, nie ma rzutej kartki. Falcao lub Jean Moutinho. A zobaczymy. Chyba lepiej. Celność ma lepszą, bo jednak siła to nie jest też tak ważna. Jean Moutinho! No i Mandanna bez problemu łapie tą piłkę. Dobry strzał, niestety trochę było za daleko. Taki strzał. Kelvin dostał świetne podanie. Kelvin wchodzi w pole karne. Prawa noga ta jego gorsza i zdobywa bramkę na 1-1. Jeszcze panowie, walczymy do końca. Walczymy o dobry rezultat. Koniec.
Koniec meczu, jest remis 1-1, wyrównanie przez piękną bramkę Kelvina. No, rezultat jest w miarę, wywozimy jeden punkt. To jest też bardzo dobre, lepiej jeden punkt niż przegrania, prawda? Przegranie. Powołanie do reprezentacji, my teraz czekamy na przerwę reprezentacyjną. Wszyscy nam się odrodzą, wszystkie siły wrócą. Monaco ma 25 punktów, no musimy dostać się chociaż do tej grupy Ligi Mistrzów, bo Liga Europy jest kusząca, tam są też duże pieniądze, lecz Liga Mistrzów jest tutaj naszym celem. Zmotywujemy naszą drużynę. Skład. Chyba tutaj nie będzie większych rotacji. Carvalho ma kontuzję, Ragi za jego miejsce. Taki skład będzie dobry na ten mecz. Z kim je później gramy, bo tam chyba Peru. Nie, dziękuję bardzo za Peru, ale później gramy Saint-Étienne. To jest też bardzo ciężki mecz. Saint-Étienne, Montpellier, Saint-Étienne, Troyes. I później jest okienko transferowe, jeszcze później będziemy, tutaj zasymulujemy sobie ten mecz i poczekamy do meczu z Saint-Étienne i jego zagram. Mam ochotę dzisiaj tak sobie ponagrywać troszeczkę Monaco. Czekamy, Nancy. 2-0, Koseckie i Touré. Nancy, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, więc jeżeli przepraszam was bardzo za jakieś moje błędy. Kontuzja. Czekamy na mecz z Saint-Étienne, jeżeli wygramy go będziemy na trzeciej pozycji, a jeżeli trzecia pozycja da nam spokojne już miejsce w Lidze Mistrzów, oczywiście to jest początek sezonu. Wolf ma poważną kontuzję. Kegelmacher, Erika Bida dostał czerwoną kartkę, więc tutaj wejdzie Savelas, Kelvin, Poulsen. Inaczej zrobimy to, tutaj wejdzie Jean Moutinho, a tutaj Obiati. Bardzo dobry skład, powinniśmy dać radę, chociaż Saint-Étienne gra Eric Pierre Aubameyang, który jest niesamowicie szybki i jedna kontra, jedna druga piłka do niego może skończyć się naprawdę tragicznie. Jest w składzie na napastniku. Chociaż nie taki może grać jak na skrzydle i na napastniku. Ciężki mecz, ale mam nadzieję, że damy radę. Kelvin dostał świetną piłkę od Rodrigueza. Kelvin jest na skrzydle. Pięknie sobie się obrócił, zagranie do Rodrigueza. Rodriguez, czy jeszcze poda? Niestety za bardzo się zamotał i jest przejęta piłka przez Saint-Étienne. Ojej, mówię, długa piłka i to się... Jest Aubameyang w środku, Colocini, niestety co on zrobił? Strzał piętą Erika Aubameyanga, strzał na pustą praktycznie bramkę. Molo zdobywa bramkę na 1-0, bardzo słaby początek meczu, znowu przegrywamy. Kelvin wchodzi pięknie w pole karne, potrafi uderzyć nawet prawą nogą i znowu to robi. Kelvin zdobywa bramkę na 1-1. Kelvin zagrywa do Falcao, Falcao biegnie na bramkę Rufiera, Falcao uderza, bramka jest, 2-1, świetna akcja, a jest Monaco. Jest Bodmer w środku ma Aubameyanga, uderzenie, broni Subasic, dobija Aubameyang, ale spokojnie łapie to Subasic. Koniec tego meczu, wygrywamy 2-1 z Saint-Étienne, czyli przesuwamy się na trzecią pozycję. Kelvin piłkarzem meczu, znowu strzela bramkę i chyba asystował również. Więc kolejny świetny mecz, ale z Monaco poprzednio może zremisowaliśmy, ale Kelvin znowu pokazuje, że jest wart każdych pieniędzy. Gramy teraz z Montpellier, nie wiem w którym miejscu jest Montpellier. Prowadzenie kadry, Bolivia. Nie, dziękuję. Dziękuję, nie chcę Bolivii prowadzić. Motywujemy naszą drużynę. Musimy zrobić jak nasi zawodnicy stoją z siłami. Abidal wróci, Ricardo Carvalho, Obiati. Jezu, ja zrobiłem żałobę tina prawej obronie, nie. Kegelmacher, tu ich zamienimy. Od pierwszej minuty wyjdzie tym razem Diar, Bajrami. Nie no, może to jednak Kosecki. Gdzie jest Kosecki? Jednak Rodriguez może od pierwszej minuty. I taki skład będzie na mecz z Montpellier. I to będzie przesymulowany mecz, ja wam bardzo dziękuję już za ten odcinek z AS Monaco. 2-1, Abidal i João Moutinho zdobyli dla nas bramki, kontuzja zawodnika. Colocini, no 7 dni, no to no chyba się wykoruje tylko z tego meczu. Nie, gramy teraz praktycznie 102 dni. I co, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek z AS Monaco, jesteśmy na drugim miejscu, za nami jest Lyon, przed nami oczywiście jest Paris Saint-Germain i to jest dobry wynik. Colocini, Wolf, poczekamy teraz sobie następnego, a nie, już musimy rozgrywać ten mecz, więc teraz bardzo duża rotacja składu musi być i będzie to skład słabszy. Poulsen, Sobis, Diar, Bajrami, Dinga. Jean Moutinho nie może nawet grać, on się tak bardzo dobrze trzyma.
Adriano, który dawno nie grał, Kagelmacher, Ragi. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek z AS Monaco. Jeżeli chcecie więcej odcinków z AS Monaco, dajcie znać w komentarzach i oczywiście łapka w górę. Wiem, że chcecie kolejne odcinki Monaco, ale będzie prawdopodobnie naprzemiennie między Legią a Monaco. Trzymajcie się, cześć!